Kazimierz otrzymał najmłodszy syn Władysława łokietka po swoim dziadzie pomieczu, Kazimierzu księciu kujawskim. Historia dała mu przydomek wielki. Czym ostatni panujący z dynastii piastów zasłużył sobie na takie miano, jakim był gospodarzem kraju? Zaczynał skromnie, by po blisko 40 latach panowania kończyć je jako władca liczącego się już państwa w Europie. Niemal trzykrotnie powiększył jego terytorium, zadbał o uporządkowanie prawa. Chcąc podnieść obronność państwa, nakazał wzniesienie zamków i umocnienie już istniejących. Powstawały nowe miasta i wsie. W 1364 roku Kazimierz Wielki założył w Krakowie Studium Generale. Za jego panowania nastąpił rozwój gospodarczy. Król rozpoczął też bicie własnej monety srebrnej grosza. Zadbał o poprawę stosunków z zakonem krzyżackim i Czechami. Zawarł sojusz z Węgrami. Król, o którym Jan długoż mówił, zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, pozostawił ją Kazimierz Wielki, murowaną, ozdobną i wspaniałą. Czy dlatego jako jedyny polski władca otrzymał przydomek Wielki, a może zapomnieliśmy o jego błędach i słabościach? Żeby zobaczyć ten piękny sarkofag Kazimierza Wielkiego, trzeba w katedrze na Wawelu skręcić w nawę boczną, w prawo minąć sarkofag Władysława Jagieły, królowej Jadwigi. I wreszcie znajdziemy się na miejscu. Na pewno zwrócili uwagę Państwo na te płaskorzeźby, pokazujące wszystkie stany opłakujące śmierć władcy. Zawsze się zastanawiałem, czy to był taki średniowieczny PR, czy też rzeczywiście już wtedy, w roku 1370, powszechne było przekonanie, że odszedł król wielki, dobry, niczym ojciec. A w naszym studiu, jak zwykle, znakomici historycy, profesorowie. Henryk Samsonowicz, Marek Kazimierz Barański. I Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II. Spróbujmy przenieść się wehikułem czasu do roku 1333. 23-letni Kazimierz obejmuje władzę, a my tworzymy Królewską Radę i musimy dokonać bilansu otwarcia. Panie profesorze, zacznijmy od terytorium. Wielkopolska, Małopolska i. Koniec. Koniec, bo nawet Kujawy były jeszcze poza naszymi granicami. No już nie mówię o Śląsku, o Pomorzu. To wszystko było poza naszym władztwem piastowskim. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że nie jest rzeczą przypadku. Moi koledzy pewnie się z tym zgodzą, że jako jedyny władca w ciągu tysiącletniej naszej historii zasłużył chyba sobie Kazimierz na przydomek wielki. Ale między innymi dlatego, że on. Powiedzmy sobie szczerze, drugorzędne państwko niewielkie, niewiele znaczące, wprowadził do grona, no może jeszcze nie pierwszych państw europejskich. Na to trzeba było jeszcze poczekać jedno pokolenie, ale wprowadził nas do grona państw odgrywających rolę istotną rolę w dziejach powszechnych. W skrajnie trudnych okolicznościach początkowych, wracając do naszego bilansu otwarcia. Panie profesorze, wrogowie zewnętrzni i sojusznicy. Och, sojusznik był jeden. To były Węgry. Węgry, z którymi już Łokietek zawierał układy, gdzie mówiło się już o ewentualnym następstwie tronu, Andegawenów, gdyby Piastowie ta linia królewska wygasła. I czasami papież. Natomiast wrogów było dużo. Po pierwsze, zakon Krzyżacki. Zakon Krzyżacki, w którym w momencie wejścia, objęcia tronu przez Kazimierza Wielkiego Polska była w stanie wojny. Był tylko rozejm. Rozejm przedłużany później co roku. Obie strony się na to zgadzały. Polska nie była w stanie prowadzić wojny. Krzyżacy uzyskali już wszystko, co chcieli, i też im już nie zależało. Chcieli utrwalić swoje zdobycze. Ale nie tylko to. Ze Śląskiem, były, z książętami Śląskimi były nie najlepsze stosunki. Bardzo złe stosunki były z y, królem Czech, który był sprzymierzony z y, Zakonem Krzyżackim. Jan Luksemburski był sojusznikiem Zakonu Krzyżackiego, wspólnie z Zakonem wojował z Polską. A poza tym jeszcze, no, tu można powiedzieć, że sojusznikiem była Litwa. W owym czasie była Litwa. Kazimierz Wielki w momencie, kiedy obejmował tron, był mężem córki Gedymina. Rzeczywiście sojusz z Litwą był w owym czasie istotny, no, ale to było państwo pogańskie. Nie do wszystkich celów można było ten sojusz wykorzystać. I znowu... więcej, więcej było wrogów niż yy, sojuszników. Tu może dodam, że jeszcze utrudniało po, yy, działalność Kazimierzowi to, że Jan Luksemburski, król Czech, uważał się, że to on jest królem Polski, że jemu się korona Polska należy. I znowu mówiąc krótko, bilans ujemny. Pani no, profesor. Prawie ujemny. Dla pana profesora pozostaje bilans dotyczący spraw wewnętrznych, sprawy społeczne, prawne, gospodarka. No z tym nie było, nie było aż tak źle jak z relacjami zagranicznymi. Koronacja Władysława Łokietka, odnowienie Królestwa Polskiego zdecydowanie podniosło prestiż i Władysława Łokietka, i jego ostatniego, ostatniego syna, Kazimierza. Więc rzeczywiście objęcie władzy przez Kazimierza odbyło się, jak piszą kronikarze, przy powszechnej zgodzie. E, tutaj większych kontrowersji nie było. Ale nawiązując jeszcze do, do wypowiedzi moich znakomitych poprzedników, e, zdecydowanie na minus trzeba potraktować to, że Kazimierz nawet nie był traktowany jako król Polski. Tytułowali go obcy monarchowie, właśnie Jan Luksemburski, mówili król krakowski. Bo królem polskim był właśnie Jan Luksemburski, tak twierdził na arenie międzynarodowej i jego pozycja była silniejsza. Więc król krakowski Kazimierz mógł liczyć oczywiście na wsparcie swoich poddanych, aczkolwiek już niekoniecznie na wsparcie wszystkich lenników. Z tymi lennikami będzie miał sporo kłopotów w pierwszym okresie panowania. A przypomnijmy sobie, chociaż to w dzisiejszych czasach może się wydawać dziwne. Mazowsze nie należy do Polski, Mazowsze to są lennicy. Mało tego, te dwie części, o których mówił pan profesor Samsonowicz, czyli Małopolska i Wielkopolska, właściwie nie stykają się ze sobą, bo pomiędzy nimi są księstwa lenne, tworzące barierę między tymi dwoma częściami domeny kazimierzowskiej. Więc sytuacja wewnętrzna jest sprzyjająca, korzystna, aczkolwiek oczywiście też nie najlepsza. Ale tu bym powiedział, że może tak, remis. To ostatnia rzecz z bilansu otwarcia. Panie profesorze, zajrzyjmy do skarbca królewskiego. Jeżeli są kłopoty, a są pieniądze, to nie jest jeszcze tak źle. Polska wtedy wkracza do gospodarki europejskiej, zaczyna wkraczać przynajmniej. To jeszcze nie jest ten stan, który znamy z czasów nieco późniejszych, z XV zaczynając od XV wieku, ale już zaczyna się liczyć, już zaczyna odgrywać rolę kopalnictwo kruszców szlachetnych, już zaczyna odgrywać rolę eksport zboża, drewna, bydła, woły polskie. Nie donoszę, ale informuję. Znajdywały się nawet na granicy aragońskiej. Czyli jednym przechodziły spory szmat drogi, nie mówiąc tutaj o rozmaitych innych, innych produktach, innych towarach, i już też do Polski zaczynały napływać towary wyprodukowane na wschodzie. Co prawda w czasach yy, Kazimierza Turcja jeszcze nie odgrywała takiej roli, jaką miała odgrywać w następnym stuleciu, szczególnie. Drugiej ćwierci tego kolejnego stulecia, ale już wtedy z Turcji zaczęły płynąć rozmaite znaczniki znaczenia rodów, ludzi poprzez rozmaite ubiory, broń itd. i tak dalej. Wiemy już, jak wygląda bilans otwarcia i patrząc na pierwsze lata panowania Kazimierza Wielkiego, który okazuje się niezwykle energicznym władcą, trzeba chyba zwrócić uwagę na próbę. Uspokojenia sytuacji poza granicami kraju. Wskazaliśmy tu na bardzo poważne zagrożenia. Krzyżacy, Luksemburgowie. Co robi Kazimierz? Kazimierz stara się zachować spokój, po pierwsze. A więc ponawia te. Przedłuża okresy rozejmu z zakonem krzyżackim i jednocześnie z królestwem Czech. I na pierwszy, w pierwszym momencie, nad czym zależało Kazimierzowi? Kazimierz chciał odzyskać ziemię utracone, więc to po pierwsze Kujawy, które wtedy były w rękach Krzyżaków, po drugie Pomorze, które było w rękach Krzyżaków, no i jakoś podporządkować sobie książąt śląskich, którzy kilka lat przed y, objęciem władzy przez Kazimierza złożyli hołd niemal wszyscy y, królowi czeskiemu. Zresztą jeden z książąt mazowieckich też. Y, I następna sprawa, Kazimierzowi bardzo zależało na odkupieniu Odebraniu Janowi tytułu króla polskiego. No i udało mu się. Udało mu się kupić od Jana za 20 tysięcy groszy praskich, co nie było aż tak dużo. Dlatego, że nieco później roczna, roczny zysk z wieliczki i Bochni wynosił 18 tysięcy, więc o, niedużo, niedużo mniej. Udało mu się odkupić od Jana tytuł króla polskiego. Jan zdawał sobie sprawę, że królem polskim nie będzie, a tu mu wpłynęły pieniądze. Zresztą mogę dodać, że w Wyszehradzie, gdzie to się odbywało właśnie w tręczynie wcześniej, ci polscy parlamentarzyści, którzy rozmawiali na ten temat, mieli prawo, nawet król im pozwolił dać zaoferować więcej. No oni się targowali, utargowali 20 tysięcy. Dobrzy negocjatorzy. Dobrzy negocjatorzy. I, król miał przez dużą część panowania problem. Czy walczyć o Śląsk, czy walczyć o Pomorze. To była bardzo trudna, y, trudno było się zdecydować, ale w roku 1000 w 340 pojawiła się jeszcze jedna okazja. Tu może dodam, że kujawy stopniowo przechodziły w ręce polskie. Krzyżacy nie traktowali ich jako trwałą zdobycz, tylko jako taki teren przetargowy, żeby umocnić swoje panowanie na Pomorzu. Ale w 40 roku otworzyła się możliwość zajęcia Rusi. Zmarł książę ruski Bolesław Jerzy Trojdenowicz, który przekazał bliski kuzyn Kazimierza, który przekazał Ruś Kazimierzowi. No i rozpoczęły się walki. Wtedy Kazimierz musiał z, y, zacząć. Ruś była realną ziemią, którą można było zdobyć. Gdyby próbował zająć Śląsk, narażał się Luksemburgom. No walka z zakonem była wtedy niemożliwa. Natomiast do Rusi no, też byli chętni do jej zajęcia. To byli najpierw Tatarzy, ale dość szybko się wycofali i była Litwa. Te wojny, które trwały około 20, ponad 20 lat o Ruś, to nie były wojny z Rusinami, tylko to były wojny z Litwą. Litwa, która do śmierci Anny, czyli żony, litewskiej żony Kazimierza, była w sojuszu z Polską, nagle zrobiła się yy, przeciwnikiem Polski. A krzyżacy, którzy byli w stanie wojny z Polską, stali się sojusznikami, dlatego że krzyżacy walczyli z Litwą. I stąd pokój z krzyżakami, pokój, który pozwolił działać na Rusi. Tu chciałbym wyłowić ze słów pana profesora właściwie jeden wyraz, jedno sformułowanie. Zajęcie Rusi było realne, było realną wizją. Czy Kazimierz zwany Wielkim nie był mistrzem realpolitik, czy nie był właśnie mistrzem realnego oceniania możliwości politycznych? Jeśli można tylko dodać, bo Ruś tak brzmi nam trochę egzotycznie, trochę daleko. Ale jak powiemy lwów, jeszcze bliżej. Przecież księstwem ruskim był wtedy hełm. Przemys. Co oznacza, że Ruś zaczynała się 30 km na wschód za Lublinem, to tam była Ruś, tam było Księstwo Chełmskie, Bełskie, Lwów jest troszeczkę dalej, więc ta Ruś to jest nie tylko realne, ale to jest bardzo bliskie, to jest na wyciągnięcie ręki wręcz. Akurat no, okazało się, że hełmu wcale nie tak łatwo było zająć i łatwiej poszło rzeczywiście z Lwowem, a, ale, a kierunek lwowski w dodatku był jeszcze o tyle bardziej obiecujący, że otwierał ten szlak handlowy, o którym wspominał Pan Profesor szlak w kierunku Morza Czarnego. Tam jeszcze Turków nie było, ale tam były dwie, tworzyły się takie enklawy włoskie, które później wyrosną na potężne porty, czyli Kilia i Białogród. I tam się otworzył piękny kierunek handlu, na którego, którego Polska była pośrednikiem. Kupcy norymberscy korzystali z pośrednictwa kupców krakowskich, później kupców lwowskich, właśnie na tym kierunku wschodnim. Więc ta Ruś oczywiście jest bardzo realna, aczkolwiek, jak się okazało, wcale nie taka łatwa do zdobycia. Przyjmuje się, tak, taki jest obraz Kazimierza Wielkiego jako króla raczej pokojowego, tego, który, który zap zaprowadził pokój. Tymczasem, jak spojrzymy na te wojny z Litwą o Ruś, to się okazuje, że on dwadzieścia kilka lat walczył tylko o Ruś. I to tak, niemal co roku. I to praktycznie, a czasami wyprawy szły i dwa razy do roku, a pierwsza była taka nawet dosyć, dosyć brutalna, bo jak Kazimierz zdobył i spalił lwów, nie zdobył, tylko spalił. To była typowa łupieżca, łupieszcza wyprawa. Kronikarze dosyć dokładnie opisują, ile złota wywiózł z Lwowa, ale następna już była taką wyprawą bardziej inkorporacyjną. Nie chodziło tylko o łupy, ale również o terytorium. Pojawił się pierwszy element, komplikujący nam trochę ten obraz Kazimierza rzeczywiście uznajemy go za władcę pokojowego, który zajmował się budowaniem potęgi państwa, nie mieczem, ale własnym rozumem i decyzjami podejmowanymi dla dobra tegoż państwa. Ale czy rzeczywiście, panie profesorze, Kazimierz między innymi dlatego powinien być nazywany wielkim, że w naszych dziejach jest właśnie przykładem owego mistrza realpolitik. My lubimy romantyczne zrywy, a tymczasem mieliśmy władcę, dobrego gospodarza, który chłodno kalkulował, wiedział, co jest w jego zasięgu. I na to się decydował. To, o czym mówili tutaj moi koledzy, <küh> chciałbym jeszcze wzmocnić tym, że zaczęła się wówczas sytuacja rzeczywiście w naszej historii wyjątkowa. Powstały jakieś pierwe, pierwotne formy Rzeczpospolitej. Jak my mówimy teraz o obojga narodów, przy czym to nie była Rzeczpospolita dwóch narodów, tylko przynajmniej dwudziestu. Nie będę ich wyliczał, bo szkoda czasu, ale tutaj poza Litwinami, którzy już wtedy zaczynali częściowo penetrować nasze ziemie, poza Rusią, byli Mołdawianie, byli Ormianie, byli yy, Włosi, o czym pan profesor wspominał tutaj Kilia Białogród, no ale Kaffa też z Krymu. To wszystko to stworzyło pewne grupy, które miały nie tylko swój język, ale swoje prawa. Prawa, które, że się tak wyrażę, pozwalały na jakieś współżycie ludzi o różnych językach. Różnych prawach, nawet różnych religiach. Napływ ludności i zmiana jej charakteru, ludności żydowskiej na ziemię Polski, w gruncie rzeczy naprawdę na wielką skalę zaczęła się dopiero w czasach Jagieły, jak sądzę, ale już w czasach Kazimierza Wielkiego, jak wiadomo. Proszę tego nikomu nie powtarzać, ale miał on w swoim życiorysie też pewne kontakty z uczą piękną tego narodu. Uczą piękną tego narodu. Tak. Nie wymieniamy imienia esterka. Nie, nie. A pan profesor, do narodowości trzeba by było dodać, że byli Krakowianie, byli Polacy, czyli mieszkańcy Wielkopolski. Byli Mazowszanie i to pewnie też w kilku wersjach. E, niespecjalnie lubiących się wersjach. Także rzeczywiście te 20 narodowości ale, to wcale nie jest przesada Ale Kazimierz starał się w jakiś sposób, i w, 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 współpracował z różnymi narodowościami. Starał się na Rusi o stworzenie biskupstwa katolickiego. To mu się nie udało, to biskupstwo powstało już po jego śmierci. Ale za jego życia powstało biskupstwo ormiańskie we Lwowie. Wa starał się o to. Co więcej, pisał nawet do patriarchy wschodniego listy, chcąc odnowić y, patriarchat wschodni, czyli prawosławny w Haliczu. Pisał, że wiara prawosławna nie może na Rusi zagniknąć. To Kazimierz pisał w liście do patriarchy. A więc y, starał się w jakiś sposób y, być władcą nie tylko Polaków, katolików, ale też innych. I jeżeli spojrzymy na państwo, które w coraz większym stopniu staje się państwem wielonarodowym, na dodatek błyskawicznie puchnie pod względem terytorialnym, potrzebne są zmiany ustrojowe. Ten gorset ustrojowy, który pozwoli utrzymać to wszystko w ryzach. Jakie zasługi położył tu panie profesorze Kazimierz? No niezwykłe zupełnie. Pewnie dlatego jednak został wielkim. E Chyba trudno byłoby znaleźć w historii króla, który myślał tak bardzo do przodu, jak Kazimierz Wielki. Mnóstwo jego poczynań obliczonych było właśnie w tej długiej perspektywie czasowej. Jemu nie chodziło o natychmiastowy zysk jutro w przyszłym roku. Tylko o, o korzyści, które, które przejdą za lat 10, 15 czy 20. Mam nadzieję, że politycy nas słuchają w tym momencie. Obawiam się, że, że w ustroju demokratycznym perspektywa polityka to jest tylko do następnych wyborów. Król ma ten komfort, że. Że nie musi się martwić o, tym, o to, czy zostanie wybrany, czy nie. I rzeczywiście tak jak Kazimierz może myśleć w perspektywie lat 20. I co osiągnął na tym polu ustroju? No, chociażby te lat 20, które mówię, to nie przypadkiem, bo cały proces urbanizacji czy proces kolonizacji na prawie niemieckim opierał się między innymi na, na zasadzie wolnizny. Przyciągamy kapitał, ale dajemy zwolnienie od podatków na lat 10, 15 czy 20. Czyli kapitał się pojawia, kapitał jest zainwestowany, natomiast zyski od kapitału odwlekamy w czasie. Dziś nazywa się to specjalna strefa ekonomiczna. Przy czym nie sądzę, żeby ktoś w tej strefie godził się czekać lat 20, aż osiągnie zyski. No właśnie, to jest, to, świat współczesny jest dużo szybszy, a demokracja właśnie myśli jednak innymi kategoriami. Kazimierz myśla, to jest właśnie zupełny fenomen. Trudno byłoby znaleźć króla, który. który Myśli tak bardzo do przodu. E, ustawodawstwo, czyli to słynny, słynne statuty wielkopolskie i małopolskie, no one są też obliczone na przyszłość. Nie tylko na, na, na dzień dzisiejszy, tylko bardziej na przyszłość. Trudno o bardziej przyszłościowe inwestycje jak studium generale. No, Król sobie doskonale zdaje sprawę, przecież, że to państwo, w które, które tak jak pan profesor powiedział, idzie w stronę nowoczesności, rozwija się gospodarka. Zmienia swoje oblicze europejskie. Państwo się zmienia, że to państwo będzie potrzebować nowego typu ludzi. Wykształcenie nowego typu urzędników, funkcjonariuszy państwa trwa lat kilka, więc Kazimierz myśli o potrzebach do przodu. I to jest, to jest właśnie w nim niezwykłe i pewnie dlatego właśnie. Potomni go docenili, bo, bo Przydomek Wielki nie pojawił się od razu zaraz po śmierci. On się pojawił właśnie w lat, no, w wieku XVI, czyli musiało minąć ponad wiek i to, ten szacunek i ta ocena tak niezwykle pozytywna właśnie przyszła później. Do długiej listy zasług króla Kazimierza, co by jeszcze pan profesor dodał? No, przede wszystkim rozwój, o czym pan profesor już wspominał, w związku z lokacjami miast rozwój samorządów i to nie tylko miejskich, ale również wiejskich. Lokowane były nie tylko miasta na prawie niemieckim, ale wsie. Zresztą nie tylko na prawie niemieckim. Właśnie to, o czym Pan mówił, na prawie wołoskim, na prawie ormiańskim, wszystkie te, to, to było powstawanie samorządów terytorialnych. Innymi słowy, esencji tego, czym dzisiaj żyje cała Europa w gruncie rzeczy. U nas tak naprawdę na wielką skalę zaczęło to się właśnie w czasach Kazimierza. W okresie jego panowania miało miejsce więcej lokacji niż za czasów wszystkich jego i poprzedników i następców. Nie mówię tu o Wielkim Księstwie przy Litewskim. Przy następcach to już nie bardzo mieli co lokować. A, może. No, może tak. Zachowało się ponad tysiąc dokumentów lokacyjnych. Tak, Kazimierza to jest. Ja może, może dodam jeszcze rzecz. Kazimierz umiał przez całe dziesięciolecia dążyć do pewnego wytyczonego na początku celu. Jak zaczynał panować, w Polsce obowiązywały różne monety. Był denar małopolski, denar wielkopolski, na północy denar krzyżacki. One się różniły między sobą. Ale wszystkie były podłe. Wszystkie były podłe. No, ale. I Kazimierz od samego początku zaczął reformować monetę. Nie mógł od razu wprowadzić grosza. To była bardzo ciężka operacja. Najpierw ujednolicał te denary, żeby, były do siebie, żeby pasowały. Następnie chodziło o to, żeby ta nowa moneta pasowała do innych monet za granicą, żeby można było łatwo przeliczać. I wreszcie w roku 1368 dopiero na dwa lata przed śmiercią wprowadził grosz krakowski. Zresztą nie robił tego sam, on nie był ekonomistą. On miał doradców, wiemy jak się nazywali doradcy. Jeden to był Bartek, a drugi to był Lewko, Żyd Lewko. Jak Kazimierz się odpłacił? W jaki sposób im zapłacił? On zapłacił im bardzo dobrze. Najpierw jeden, później drugi. Przez rok byli żupnikami. I sobie to, co zarobili, to wzięli do kieszeni. To była ich zapłata. Ale Kazimierz od roku 1333 do prawie śmierci reformował monetę. Jeżeli możemy cokolwiek zarzucić Kazimierzowi, jeżeli spojrzymy na taki popularyzatorski nurt, mówiąc o historii, cóż się pojawia, wyłącznie kwestie obyczajowe. Gwałt prawdopodobny na klarze Zach. Podwójny bigamista. Pan profesor kręci głową, bo to jest czarna rzeczywiście Czarna propaganda krzyżacka. Czarna propaganda krzyżacka, ale mocno utrwalona. Ale Klara Zach, to prawda. Klara Zach, to prawda. <laughs> tak. Ale jeszcze wtedy nie był królem. No nieszczęsny ksiądz Baryczka, który skończył w Wiśle. Czy jednak, abstrahując od tych kwestii obyczajowych, od tego średniowiecznego tabloidu, są jakieś zarzuty, które z politycznego, z państwowo punktu widzenia możemy postawić Kazimierzowi? Coś mu się nie udało? Gdzieś popełnił błąd? Gdzieś błędnie kalk kalkulował? Dużo mu się nie udało, mam wrażenie. Ale nie dlatego, że, że źle działał, tylko po prostu... Pewne rzeczy były niemożliwe do przeprowadzenia. Odzyskanie pomorza było niemożliwe do przeprowadzenia, wobec tego zrezygnował z nierealnego celu. Panie profesorze. Niemożliwe były też rozmaite inne działania. A co możemy mu zarzucić? No Między innymi to, że jego wizja przyszłości, kiedy zbliżała już się starość, jeszcze do śmierci wydawało się, że jest daleko. To wtedy rzeczywiście on ze swoimi pomysłami, Ściągania tutaj obcych książąt, chyba nie najsłuszniej działał, nie mówiąc o tym, że przecież późniejsze dzieje naszego kraju, to tak naprawdę nie są zasługą jego planów dotyczących bądź przymierza z Węgrami. Już nie mówię później o zmieniającym zupełnie naszą pozycję na świecie, nawet nie tylko w Europie w związku z Litwą. Mówiąc o obcych książętach ściąganych do Polski, kogo mamy, panie profesorze, na myśli? No ja Dlaczego myślę, to błąd? Że, że pan profesor ma na myśli Kaśka Słupskiego. Kaśka. Czy był taki obcy, był wnukiem. No on był piastem tak no, naprawdę. Po, kondzieli. po kondzieli oczywiście, no ale, ale wtedy, wtedy właści właściwie tylko Kondziel w grę wchodziła. Tak. Również Węgry to, były, to byli piastowie po Ludwig Ludwik był przecież e, siostrzeńcem Kazimierza. Wielkiego. Więc no, chyba Kazimierz troszeczkę się zorientował, że, że ten alians z Węgrami niekoniecznie, niekoniecznie musi, być, musi być korzystny i próbował się jakoś z niego, z niego wyplątać. No, wydawało się, że nawet się to może udać, ponieważ Ludwik Węgierski e, nawet zadeklarował, że, że wszelkie dotychczasowe trwające przecież już całe lata e, plany sukcesji węgierskiej staną się niebyłe, jeżeli Kazimierz doczeka się męskiego potomka. Był rok 1366, raptem parę lat przed śmiercią. Kazimierza, no właśnie, bo on nie był wcale taki wiekowy, prawda? Jego ojciec zmarł, mając lat 73. Kazimierz dożył tylko 60. -tki. Gdyby myślał o. Gdyby nie spadł z konia, to kto wie? Gdyby nie spadł z konia, czyli gdyby nie zły doradca, który mu powiedział: jednak królu, wsiadaj na konia i goni tego jelenia, z którego już zrezygnował z polowania król. No Można powiedzieć, gdyby nie ten nadmiar miodu, gdyby nie nadmiar orzechów, gdyby nie e, sprzeczne opinie kolejnych lekarzy, którzy, którzy jedni mówili tak, drudzy tak, a król grzecznie ich słuchał, czego później pożałował. No więc ci obcy książęta. No, Kaśko jest tak samo obcy, jak, jak później Ludwik. Mniej więcej tak samo. No, tyle tylko, że Ludwik rzeczywiście jest królem węgierskim i jest mężem stanu. To trzeba mu powiedzieć. Nie, Ludwik Wielki, jak lud Właśnie. Węgrzy. Drugi Wielki. Węgrzy nazywają go Wielki. Nie u nas, wielkim. ale na Węgrzech. Tak. A Kaśko, jak to... No, jakiś taki Zginął zresztą śmiercią awanturnika. Trafiony zupełnie jakimś czymś przypadkowym, rzuconym... Z obwałowań, bo nawet nie z murów chyba, tylko z jakichś takich obwałowań ziemno-drewnianych kamień nie, włócznia. I tak zginęły nadzieje Kazimierzana. Nie był to wybitny polityk. Zdecydowanie tak. nie. Panowie profesorowie, członkowie Rady Królewskiej, spotykamy się teraz w roku 1370. Mamy 180 sekund. No, będzie nam potrzebne coś na kształt długoszowego aforyzmu, żeby podsumować... Prawie 40 lat rządów Kazimierza Wielkiego. Panie profesorze. Otwarcie drzwi do wielkiej polityki europejskiej, tak polityki kulturalnej, ustrojowej, jak i polityki tej, która no, między innymi niesie z sobą przymierza i sojusze. Panie profesorze. Wzmocnienie gospodarcze Polski bardzo poważne. Yy, I wytyczenie. Szlaku na przyszłość. I pan profesor? Bitwa pod Płowcami 1331. Jesteśmy w stanie z ledwością rozbić tylną Straż Krzyżacką. 80 lat później rozbijamy w prochip, w pył pod Grunwaldem całą Krzyżacką potencję. Dzięki temu, że pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami był Kazimierz Wielki, który myślał nieustannie o tym, co trzeba będzie zrobić, żeby odzyskać Pomorze Gdańskie. Ani trochę nie jestem zdziwiony, że panowie mają umiejętności godne wielkiego polskiego kronikarza. Initiating satellite scan.